Film to jedno, natomiast osoby, które go stworzyły, które nie wystąpiły, to dodatkowy, niesamowity atut. Chciałbym z wielką radością poprosić tutaj, moi drodzy, do nas reżysera tego filmu, pana Janka Sobierańskiego i pana Bartka Krakowiaka. Myślę, że to jest dla nas wielki zaszczyt, że jesteście. Moi drodzy, myślę, że oddam teraz mikrofon naprawdę w ręce osób, które nakręciły historię, która, mówiąc najdelikatniej, chwyta za serce. Drodzy Państwo, to, że tak wielu Was też tutaj jest, to też jest taki piękny znak otwartości serca na bohatera, który sprawił, że ten film powstał. Panie Janku, bardzo byśmy prosili o słowo Pana jako reżysera, Pana Bartka jako też jednego z najważniejszych bohaterów, a potem może będzie czas na pytania, także bardzo Was prosimy o słowo. No koniecznie. Dobry wieczór Państwu. Bardzo nam miło tutaj widzieć Was tak wielkie grono, dlatego że jesteście pierwszymi widzami tego filmu tak naprawdę. We wtorek mieliśmy taką wielką premierę w Warszawie, na której było blisko 800 osób. Dużo mediów, gwiazd, no ale takiej pięknej publiczności to jeszcze nie było z nami. Dlatego tak bardzo się cieszymy, tak z Bartkiem, żeśmy sobie pomyśleli, że moglibyśmy sobie zrobić na początku z Wami zdjęcie. Czy jest taka szansa? My sobie wejdziemy tu na górę, dobra, i sobie zrobimy takie selfie z Wami, dobra? I wrzucimy na Facebooka jako taką pamiątkę pierwszych widzów, dobra? To ja proponuję taki porządek trochę tego naszego spotkania, że powiem co nieco o filmie, ale myślę, że macie jakieś pytania na pewno, które się zrodziły. I ja mam takiego znajomego, który codziennie wieczorem mówi, że przychodzi do domu, właśnie klęka przy łóżku i mówi: Panie Jezu, czy Ty jesteś ze mnie zadowolony? Co ja dzisiaj takiego zrobiłem dla Ciebie? Ja sobie tak myślę, że tak naprawdę ten człowiek nie jest dla ludzi, tylko ci ludzie są dla niego. Bo Pan Bóg naprawdę nie potrzebuje mnie czy Bartka, żeby na przykład nawracać innych. On sobie poradzi, Pan Bóg, bez nas. To ci ludzie są dla nas. I dlatego my też uważamy, że Wy, drodzy Państwo, jesteście tutaj dla nas, żebyście nas wzbogacili. Myślę, to oczywiście się wzajemnie może odbyć, ale myślę, że jeśli moglibyście też pozadawać jakieś fajne pytania, to my z chęcią to jesteśmy dzisiaj dla Was. To jest wieczór, który poświęciliśmy na to, żeby móc spędzić z Wami tutaj w Cieszynie. Dlatego trochę powiem o filmie i za chwilę przejdziemy do takich rozmów. Ale to będzie lepiej, nie chcę tutaj chodzić na górę, tylko mieć taki bliższy kontakt, dobra? To proszę sobie przygotować w głowie te pytania. Ja trochę powiem o filmie. Powołany 2 to jest ta kontynuacja filmu, z którym byłem u Was 2 lata temu. Bardzo miło wspominać ten czas, moje dzieciaki tak samo. I teraz wejdziemy trochę głębiej, bo ja wiem, że ten film jak gdyby składa się tej warstwy popularnej i tej dokumentalnej. W tej dokumentalnej mieliśmy też tę historię, w tym historia Bartka, która jest naprawdę bardzo, bardzo mocna i urzekła mnie od samego początku. Ale weźmy trochę głębiej teraz, bo wiem, że tam było kilka takich śmiesznych rzeczy, kilka poważnych. I teraz zobaczymy, kto ogląda ten film trochę głębiej. Pytanie, w jakim czasie ten film się odbył? To była taka informacja. Ta historia się wydarzyła w ciągu kilku dni. Ilu? Trzy dni, tak jest. Czy można powiedzieć, że to takie zmartwychwstanie trochę tego naszego bohatera? W ciągu 3 dni ten Arek kompletnie się przemienia, prawda? No dobra, to teraz jak miała na imię jego dziewczyna? Ewa. Ewa, tak jest. Czy Ewa to jest taka postać trochę biblijna, prawda? Ewa to jest ta postać tutaj, która pokazuje przyjście nowego kościoła. To jest ta Maryja. Ta nowa Ewa, która odradza kościół. Zobaczmy, czy ta nasza młodzież przychodzi do tego kościoła. Czy widzicie, żeby ksiądz klękał w tym kościele? No nie, właśnie. Ten kościół od jakiegoś czasu zaczyna być pusty i on się musi na nowo otworzyć na ten powiew Ducha Świętego, jak jest nowe pokolenie, które do tego kościoła musi wyjść. On trochę, jak widzimy, ten kościół się zestarzał w swoich strukturach. I tak trochę jest, że te stare bukłaki nie przyjmą tego nowego wina. My musimy na nowo cały czas w tym powiewie Ducha Świętego otwierać się na tych ludzi, którzy będą do nas przychodzić i na to, co Duch Święty chce przez nich powiedzieć. A więc to jest trochę tego obraz tego kościoła. No i takim filarem tego starego kościoła jest ten kościelny, który tutaj zagrał taką kultową rolę. Ja nie wiem, gdzie ten film nie puszczamy, to każdy proboszcz mówi: o, to ja znam takiego kościelnego.